Hej, cześć, ma tutaj stary XX, a dzisiaj będę prowadził wywiad z Sapą, który jak widać wymarkował AMX Elvisa. AMX Elvis jest to jeden z mniejszych czołgów w świecie, jest to piąty tier francuski Knight. Czołg nie ma jakichś bardzo specjalnych, charakterystycznych tych oprócz swojego większego działa. 90 mm. Tutaj bym się nie zgodził. W ogóle dzięki za zaproszenie. Zaraz opowiem o tym oczywiście. Czołg ma na pewno sporo zalet, ma też swoje wady, wiadomo, ale jeśli ktoś potrafi nim grać, to na pewno je wykorzysta. No i dobra, przejdźmy do samego wywiadu. W tle będzie dla was ciała bitwa na siódemkach, szóstkach, no i oczywiście piątkach. Oczywiście bohaterem naszej bitwy jest Sapa. Może chciałbyś trochę opowiedzieć o tej bitwie? Tak, moim planem tutaj było oczywiście pojechanie na linię 1 w okolice kwadratu F. Tam jest idealna pozycja właśnie do spotowania do takich kajtów jak Elsbis. No dobrze, przejdźmy do pytań. Może opowiedz, jak się zaczęła twoja przygoda z tym otoczowym? To było dość dawno, to były początki, kiedy zaczynam grać. Wtedy byłem jeszcze w miarę słabym graczem, a grałem sobie zwykle kawukami, tak? A wtedy też był miano wprowadzić kołowce. Wszyscy grali Elsbisami, że od razu mieliłem deka. I ja tak patrzę, jaki dobry ten AMX Elsbis. No dlaczego dobry, bo cały czas mnie rozwalał, wiadomo. Więc sobie pomyślałem, a może ja go sobie wbiję? Stało się. Oczywiście przez czołgi AMX 38 i AMX 40, które totalnie nie pasują do tej linii, to tam się dziwicie, jaka to jest różnica. Jedne te właśnie tamte czołgi mają pancerz, są strasznie wolne, a AMX jest bardzo szybki. No a chciałbyś powiedzieć, jak ci się grało tym czołgiem na początku? Dobrze, źle? Cóż, wiadomo, że na stoku było tragicznie. Tam była armata 75 mm, penetracja 90, co jest, no wiadomo, beznadziejnie. Później właśnie ma się dwa w miarę grywalne działa do wyboru. No wiadomo, że 90 lepsza, ale okej. 75 z penetracją 100, która no niestety nie wystarcza na takie losowanie jak teraz, podobno jest na siódemki. Oraz 90, która naprawdę ma moc. Wiadomo, troszeczkę długo skupia, tak? Ma słaby DPM, ale myślę jednak, że sam fakt, jaka tu jest alfa, naprawdę to przeważa. Tak, powiem jeszcze, że sam grałem pierwszą bitwę tym czołgiem. To odblokowałem tą 90 po pierwszej bitwie, bo tam były chyba razy 5. A, no właśnie miałeś farty, ja to musiałem się męczyć z tym. Niestety. Chciałbym zauważyć, co teraz robię. Chcę właśnie powalić sobie drzewo, żeby mieć lepszego spota. I za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jakie będą tego wspaniałe efekty. Okej, a ja wracam do... Jak to mi się tym grało? No to może byś poleciłbyś ten czołg do początkujących, czy nie? Myślę, że dla początkujących raczej nie, już kiedy już tak się chociaż średnio ogarnie grę. Właśnie po takim dłuższej graniu, jak miałem 400 bitew już na tym czołgu, właśnie potem sobie uświadomiłem, że tak naprawdę sobie mi na nim szło, bo miałem gdzieś tam mniej niż 240 uszkodzeń na strzał średni. To jest naprawdę, kurczę, niewyobrażalne dla mnie teraz. Ale wspominam ten czołg ogólnie bardzo dobrze, że to był naprawdę spoko light, który dawał jednak nawet dla takiego początkującego gracza jak ja, naprawdę dużo fanu. Czyli żeby grać tym czołgiem, to mówisz, żeby dobrze by było mieć ten chociaż pomarańczowy kolor z 700 na 600, coś takiego? Tak, tak. Właśnie też, ale jeśli już nawet jesteście początkującym graczem i chcecie tutaj grać, to na pewno bym polecił armatę 90 mm, bo mimo, że nie ma obracanej wieży wtedy, no to jest jakaś wada, wiadomo. To jednak, no, armata 75 to jest beznadziejna. Naprawdę. Ma za małą penetrację, nie będzie się nic przybijać. A tak przynajmniej przeciwnicy się będą ciebie bać. No i po drugie, mimo, że wiadomo, że ten czołg jest szybki, tak, to lepiej nie jechać się na pierwszą linię, przynajmniej na samym początku. Czołg ma bardzo mało HP, tylko zaledwie 490, co jest najmniej z lightów na piątym tierze. No to wiadomo, tak jak ja tutaj, kampię, gram bezpiecznie, a dopiero w ostatniej fazie bitwy, jak tu też
będzie pokazane za chwilę. Wyjechać bardziej do przodu, agresywnie. Okej, i co się działo? Odstawiłeś ten czołg na dłuższy czas, znudził ci się i chciał ci się grać, czy co? No wiadomo, że jak to jest, że z każdym ulubionym czołgiem, czasami jest taki okres właśnie wypalenia, że już uznam, a dobra, no może innymi liniami się zajmą. Myślę, że to akurat ten czas, no dobry, mi przysłużył, teraz jestem, myślę, że już przynajmniej ogarniającym graczem coś dzieje, wiadomo. I właśnie ostatnio po zmarkowaniu od Pantery pomyślałem sobie, a ten AMXLS Beast, tak u mnie stoi w garażu, a w sumie mam załogę, wspominałem go bardzo dobrze, a może teraz będzie mi się dobrze grało, jak już trochę bardziej ogarniam? No dobrze. No i markowałeś tą Panterę i ostatecznie uznałeś, że zmarkujesz też AMXLS Beasta. Było ci łatwo, była ta droga markowania, czy może było to ciężkie, bo to w sumie drugi twój czołg, który zacząłeś markować. I nie wiem, czy to było takie łatwe. No, może powiedziałbyś się na ten temat? Dobra, oczywiście. Cóż, już miałem trochę szczęście, ponieważ jedną markę miałem wbitą, tak? Ale to było takie 65%, więc no, też strasznie łatwo nie było. Właśnie pamiętam, że wbicie drugiej marki było w miarę jeszcze przyjemne. Bo to były właśnie te pierwsze bitwy po markowaniu. I co ciekawe, właśnie bitwa, którą zdobyłem drugą markę, to właśnie był koło banów, który pewnie też dzisiaj byłby pokazany. Ale niestety był jakiś błąd powtórki i się nie pokazuje. Ale dobrze, no wiadomo, nie można grać agresywnie podczas markowania. No tutaj tak, gra z krzaczka, bezpiecznie, z daleka. Trzeba szukać po prostu okazji, z tym trzeba jeździć. No tutaj nie, bo mam dobrą pozycję, ale w innych bitwach na pewno. No, kiedy już przekroczyłem ten próg drugiej biegłości, no zaczęły się schody. Pojawiła się właśnie ta presja, że żeby nie tracić tych 0,5%. No i naprawdę, czasami komiczne sytuacje się zdarzały. Albo sojusznicy w ogóle nie wspierali ciebie i niestety się ginęło, bo cała flanka została przepchnięta. Albo też czasami się trafia taki jeden gracz w MC, który tylko specjalnie po mnie się ulał, mimo że zginął, mimo że był cały czas strzejwany, tylko żeby mnie zabić. No to takie pechowe sytuacje się wiadomo zawsze zdarzają, albo lew ciebie przebije za 400. No, no przykre sytuacje. Mogę trochę powiedzieć z własnego doświadczenia, że ostatnie te 5-6% marki to jest naprawdę tragiczne i losuje ci zawsze plus 2. Musisz praktycznie cały team kreować, jest słabe losowanie, ludzie prawie nic nie robią, a jednak chcesz wbić tą trzecią markę, więc grasz i grasz. Tak, to prawda, właśnie to kiedy najgorszy jest ten moment, kiedy sobie uświadomisz, że jednak markujesz i wtedy pojawia się ta presja. No ale właśnie miałem te 92-93%, właśnie wtedy to była tragedia dostać się do tej trzeciej biegłości. Teraz z tej strony muszę oczywiście pozdrowić fajnego, miłego gracza z Bułgarii. Czy już nie pamiętam, on nazywa się Ostatnio, coś takiego. I właśnie jest z klanu Dunaj, serdecznie go pozdrawiam. Bardzo mi pomógł wtedy w markowaniu. To był właśnie jeden z randomów w bitwie, którego spotkałem. I nagle zwróciłem go do przodu, w sumie czemu nie. I potem się okazało, że właśnie tego wyciągnęliśmy bitwę, mieliśmy gdzieś tam 13 fragów. Łącznie w plutonie zrobione. A później jeszcze zagraliśmy naprawdę wspaniałą serię, która naprawdę potem mi pomogła w biciu tej biegłości. Naprawdę go pozdrawiam. Ale no później się wiadomo, jeszcze było ciężko, ale ostatecznie tego 21 grudnia udało mi się wbić tą trzecią markę. Czyli w skrócie łatwo nie było, ale się udało. Tak, właśnie głównie dlatego, że postanowiłem na pewno mniej atakować i nie robić głupich rzeczy, tak? No tutaj właśnie już nie podjeżdżam. Ale też spojrzałem na to, że mam 1200 damage i 2000 spota, tak? Więc to na pewno już daj mi... No i jeszcze było dużo blindów. Tam tak, PZ-a, blindę trafiłeś, tego Betiera i Super Hokata. Tak, właśnie, więc raczej wiedziałem, że już i tak mi to podniesie, a teraz bardziej się skupię na dobrze bitwy, bo... No spójrzcie, jednak jeszcze bitwa nie jest wygrana. No, Lasek okupuje Susto Y pewnie i ty przy 4, M4 i są tutaj, a tam są raczej czołgi na gryskach po tej flance. Zaraz zobaczycie, jak będzie jeszcze ciężka sytuacja. No i tutaj był przedstawienie, jak dobry kamuflaż jest na temat czołgi, podjechał na naprawdę bardzo blisko. Tak, dopiero wtedy jak się ruszyłem i wyjechałem poza krzak, no to było głupie i zebrałem, tak?
I teraz spójrz, co się dzieje? Zaraz Is będzie chciał na mnie wyjechać. Nie, nie, to jeszcze nie ten moment. Ale mu wybrał... nie pulsowało, pulsowało mu tylko 350, kiedy alfa jego wynosi 360. Tak, a jeszcze taka ciekawostka właśnie, że mógł mi paść na przykład silnik, który bardzo często pada, bo to jest jednak mała konstrukcja, tak, i wszystko jest ściśnięte obok siebie. No tutaj no, był tutaj bardzo szczęśliwy strzał, nie skupił się do końca i trafiło się. No, ale na pewno tego bym nie polecał, raczej na LSB-sie trzeba zawsze jednak do końca skupić, to jest kluczowe bardzo często. No i tak, przy ostatnie właśnie taka... pytanie, czy polecasz ten czołg? Tak, myślę, że mogę go polecić. Na pewno jeśli ktoś jest, ktoś taki lubi lighty, albo właśnie raczej takie pojazdy szybkie, z naprawdę dobrym działem, które potrafi ugryźć, to na pewno, super camo, dobre zasięg widzenia, naprawdę można wyciągać bitwy. A pluton, słyszałem też, że plutony LSB-ów razy 3 potrafią mieć nawet 70-80% win rate'a. Naprawdę, to jest super czołg. No i w końcu LSB może bardzo dominować w tym tierze, patrząc na to, że nie ma tutaj kłowców, więc nie ma za bardzo jak mu kto przeszkodzić. Jest bardzo tak. Dobry kamuflaż, no i te działo może być nawet okej. Okay. Oczywiście znajdą się takie osoby, które może powiedzą, że o, Chaffik jest lepszy, że nim się przyjemnie gra. Myślę, że tak, może dla, oczywiście, że dla niektórych może tak być, ale na pewno LSB jednak ta jego 90 z damage'em 240 na pewno robi robotę. No tak. Teraz spójrzcie, jaka jest sytuacja. No nasze piątki tam na górce są na ogryskach i będę musiał sobie sam poradzić z Isem, tak? A wyjeżdżam więc na dwie strony. Jest na ogrysku. Ile on tam już? 400 tak. HP? Właśnie nawet 350. Mniej chyba. A, no tak. No właśnie, spójrzcie, tutaj teraz wychylam się z lornetką, żeby wiedzieć, gdzie on jest. Okej, okay, Is został znaleziony. I teraz tak, właśnie nieprzymierzony strzał, wiadomo, że spudowałem. Ale ładowałem właśnie 11 sekund, więc myślałem, że może jeszcze zdążę. I M4 właśnie też mocno właśnie zrobił, mi go wyspotował. No słabe elewacje, nie można podnosić działa. Ale dobrze, teraz właśnie przycelowuję i... I trafiłeś. Tak, poleciało właśnie ładnie w górną płytę silnika. No na lewo trochę zszedł pocisk, ale na plus dla ciebie, ponieważ poleciał ci automatycznie z uprzedzeniem. Aczkolwiek tego poleciał normalnie też by. Tak. No szczęście penetracja 120 już jest na lajcie naprawdę wystarczająca, myślę. Tutaj sojusznicy mówią, że Su jest na K1, na torach stoi tam. Su jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, ponieważ praktycznie każdego z waszego teamu może na jeden strzał, no i ten typ ma pełne życie. Tak, właśnie dlatego w tym momencie nie byłem pewien, bo jeszcze zwycięstwo, bo jednak, no spójrzcie, ja jestem na jeden strzał, ten T25 ta jest na jeden strzał dla Su-100Y, a tamte dwa czołgi to są piątki, ogryski i raczej nic nie wyskutują. Więc właśnie teraz wolałem poczekać na nich, no, żeby właśnie... Bo oni podjeżdżają do przodu, chcą spotować tego Su-100Y. Tak, właśnie, zaraz właśnie do nich napiszę, właśnie, że na nich właśnie czekam, żeby byli gotowi, bo... No jednak, mimo że mogłem sam zrobić tego fraga, mogłem nawet 7 mieć, wolałem nie ryzykować, wolałem wygrać tą bitwę. To było dla mnie w tym momencie ważniejsze. No tutaj ten typ może naprawdę dużo napsuć. Też jest tak, lightem, chyba pełne życie ma. Tak, i właśnie teraz jaka jest sytuacja? Podjeżdżam sobie. Póki co chcę wyspotować, tak, bo może typ stać gdzieś w szaczku. I teraz... Jest. Tu stoi Y. Dostaje spota. I się cofasz, żeby dostać maskowanie. Oczywiście, tak. Właśnie te 25 tego raz strzelił. I tak, mogłem poczekać, że będzie frag, ale w tym momencie bardziej dla mnie czyli tu damage, bo ten nawet 0,5% mogę zdecydować. No i tutaj bardzo szczęście dużo dla typa nie podosowało, a mogło. Przejdźmy teraz do screenów końcowych. No i jak widać, bitwa była bardzo dobra, 3100 po spocie i 2200 damage'a. Jest parę pouszkadzanych modułów, no i oczywiście wbita trzecia marka, MK. No i w sumie taki mniej ważny medale. No, medal Orlika, wiesz, dwa wyższe tier. Jak ktoś chciał sobie powtórkę obejrzeć, to jest dostępna na Wotki Place. Tak, wstawimy chyba link w opisie, tak. Tak.
No w opisie też możecie znaleźć link do naszego Discorda, gdzie możecie z nami pograć futon. Może podać jakieś sugestie. No to normalnie możecie z nami pogadać bez problemu. Tak, to jest nasz Discord. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. It's my life and it's now or never.